Któregoś dnia razem z festiwalem Sound Edit, z dyrektorem festiwalu Sound Edit, przechodziliśmy obok jednego z budynków do rewitalizacji i powiedziałem Maćkowi Werkowi, dyrektorowi festiwalu, że chciałbym któregoś dnia zrewitalizować budynki przy pomocy robotów. I on mówi, słuchaj, dołóżmy do tego muzykę. Zwróciłem się do mojego znajomego Marka Bilińskiego, Xawerego Dzidko, a co by było, jakbyśmy dołożyli muzykę właśnie polskiego pioniera muzyki elektronicznej. Powiedzieli, okej, to co dalej? I dalej rozmawialiśmy z ABB, z Markiem Bilińskim, a jednocześnie, jak wróciłem do domu, moja żona mówi, Waldek, dołóż do tego balet i zrób z tego prawdziwy show. W muzyce, no to po prostu technologia plus człowiek. Najpierw jest technologia, czyli robot, czyli wszystko to, co jest związane z automatyką, czyli dynamiczny rytm, dynamika w utworze, taka muzyka na początku, a potem no klasyka. No, my jesteśmy jako ludzie ciągle analogowi. To samo przecież się rozumie, że muszą być jakby dwa światy, które trzeba połączyć. Każdy z reguły kojarzy ruch maszyny z ruchami takimi dosyć ostrymi. Ja natomiast uznałam, kiedy zobaczyłam roboty i jakie mają możliwości, żeby zrobić nie tylko ruchy ostre, ale również płynne, takie jak w balecie. Zajmowaliśmy się synchronizacją robotu Piumi, synchronizacją z tańcem baletowym. Pracowaliśmy w dwóch środowiskach, czyli typowo w Robot Studio, które właśnie było odpowiedzialne za programowanie robota, oraz wizualu, tam było bardziej stricte pod aplikacje i pod komunikację z komputerem. Moja rola była bardzo prosta. Miałem inspirować młodych ludzi, którzy muszą zrozumieć, w jaki sposób dzisiaj technologia przenika się ze światem rzeczywistym, ludzkim, w jaki sposób wpływa na sztukę, jak sztuka może wpływać na technologię. Sprowadziło się do tego, że młodzi, ambitni ludzie z Politechniki Łódzkiej mieli za zadanie nauczyć się tak naprawdę, w jaki sposób interakcja pomiędzy człowiekiem i maszyną dzisiaj może wyglądać, jak może wyglądać w przyszłości.